dyrygent, na przykład, którym ja jestem, no, ma taką rolę, że musi od czasu do czasu przyspieszać albo zwalniać, ale dźwięk jest bardzo podobny cały czas i to dosyć śmiesznie wygląda, kiedy jakiś człowiek, który dyryguje orkiestrą, coraz bardziej przyspiesza albo coraz bardziej zwalnia, a w gruncie rzeczy w dźwięku prawie nie ma żadnych czegoś, co by oddawało ten charakter zmian gestu. Jako muzyk, jako kompozytor, ja się kochałem w Cage'u. To mój wielki, po prostu muzyczny, ale nie tylko, plastyczny, intelektualnie też niezwykle mi imponował. Guru na odległość. Raz go w życiu widziałem. I raz miałem okazję pobyć w jego mieszkaniu. I jednej i drugiej okazji właściwie nie wykorzystałem. I think what I'm trying to do is to tell stories by sound. Not by lyrics and not by big structures, but rather more like a language, like natural talking, trying to develop things out of a situation and react to what's happening in the music and around. So I would say sound is maybe the most important, and also the history that comes with the sound. It's not just what kind of frequencies it has, but very much about where it comes from, what kind of stories it transports. Całe działanie polega na tym, że jeden z muzyków manewruje gałeczką głośność, a drugi gałką częstotliwości, przesuwając ją po różnych stacjach. Jak jest 12 radioodbiorników i cały czas ktoś manewruje gałkami i przesuwa po różnych stacjach, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć. When I play, may it be solo, may it be together with other people, I like the situation where I'm about to lose control. So it's always a game of trying to go as far as you can without losing control, and then trying to put things back together again and do the same thing again. So experiment is a good word for that. Yeah. Tak różnie z jego muzyką. Niektóre utwory tak, bardzo, bardzo mnie fascynowały. Te, które on sam wykonał na przykład. Roratoria robił sam. Nad tym panował. Ale słyszałem sporo wykonań utworów Cage'a, które dla mnie były nieciekawe, ponieważ dużo ludzi się brało za to bez wyobraźni. I może też bez poczucia humoru, bo to chyba jest też ważne. What I always liked about him is his kind of humor, which I think is very important in his work and is not so typical. I mean, there's so many composers that really take everything totally serious, and he was always someone who could make jokes about everything around him and himself as well. And I think that's an important point and that's quite inspiration for me. Chciał bardzo się dowiedzieć, jak to jest właśnie, kiedy jest ta cisza słynna. No i gdzie ma być, jak nie w takim wytłumionym pomieszczeniu, które właśnie służy temu. Okazało się, że nie, ponieważ słyszał dwa dźwięki, jeden dosyć wysoki, drugi taki średnio niski, i to był, jak mu później powiedziano, chociaż niektórzy w to oczywiście powątpiewają, bo Cage też bardzo lubił takie anegdoty, historyjki, takie pół legendy, pół prawdy. Jak mu powiedziano, jeden dźwięk, ten wysoki, to był jego system nerwowy, a drugi, ten niższy, to było krążenie jego krwi.
to było tak naprawdę bardzo ciężkie doświadczenie, bo on stwierdził, że od dźwięków nie można się uwolnić. I już nie ma nic do roboty, bo stwierdził, w takim razie już nie muszę nic robić, bo nawet jeżeli nic nie skomponuję i nic nie będę robił, to ciągle, o ile żyję, będzie jakiś dźwięk. Właściwie muzyka Cage'a czeka na to, żeby tak zwana general audience, żeby publiczność ją odkryła i doceniła.